Będziemy dzisiaj spacerować po rynku, ale dajmy sobie jeszcze chwilkę, dajmy sobie jeszcze tych parę minut na to, żeby wszyscy się pojawili, żeby wszyscy zdążyli się zalogować i żeby rzeczywiście było tak, że zarówno wrocławianie, jak i mieszkańcy innych miast Polski, innych miejscowości w Polsce będą mieli pewność, że są już z nami. Jeżeli jesteście z nami, jeżeli jest ktoś na przykład z Krakowa, z Warszawy, dajcie znać na Facebooku pod wydarzeniem, zalogujcie się, powiedzcie tak, jesteśmy, oglądamy, chcemy przyjechać do Wrocławia, jak tylko się skończy cała ta pandemia, jak tylko wreszcie wrócą normalne dni, będziemy normalnie funkcjonować, nie będziemy się martwić tym, że coś nas powstrzymuje w domu, wtedy na pewno musicie przyjechać do Wrocławia. Natomiast dzisiaj, no dzisiaj jest tak, że jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj live, co prawda. Państwo przed laptopami, monitorami. Ja tutaj na wrocławskim rynku mam tę przyjemność i tę radość, że mogę po nim sobie dzisiaj spacerować. Czekamy zatem jeszcze te dwie minutki, może minutę, żebyśmy mieli taką stuprocentową pewność, że na pewno wszyscy, którzy chcieli zobaczyć ten nasz pierwszy spacer, są dzisiaj z nami. Przejdźmy sobie może jeszcze kawałeczek właśnie w tą stronę. Tak, nadjeżdża. No zobaczcie Państwo, to jest dowód na to, że miasto nie umarło, prawda? Że to jest tak, że wydaje nam się, że wszyscy siedzimy w domach. Nie, no są tacy, którzy muszą pracować, prawda? I im dziękujemy za to, bo wiemy, że ci wszyscy, którzy są w sklepach, w aptekach, w szpitalach, w tych wszystkich innych miejscach, którzy walczą z pandemią, walczą o nasze zdrowie, no właśnie, walczą o nasze zdrowie i za to im dziękujemy. Natomiast wszyscy, którzy nie muszą wychodzić w domu, zasiadają w tej chwili przed laptopem. Zawołajcie dzieciaki, pokażcie im, jak piękny jest wrocławski rynek. Opowiemy o fajnych historiach, o ciekawostkach związanych z tym miejscem. To jest trochę tak, muszę tutaj się przyznać, że to jest trochę tak, że opowiadanie o rynku, o wrocławskim rynku w te pół godziny, to mniej więcej tak, jakby się wybrać do Rzymu i chcieć w jeden dzień zobaczyć to miasto. Niemożliwe, prawda? Rzym to takie miasto, że nie da się go zobaczyć w jeden dzień, po prostu jest to niemożliwe i nie da się opowiedzieć wszystkiego o wrocławskim rynku w pół godziny. Ale jest to na tyle dużo, jest to na tyle dużo czasu, że jestem przekonany, że ci, którzy nie znają wrocławskiego rynku, będą pewni, że muszą tu koniecznie przyjechać. Że jeżeli go nie widzieli na własne oczy, widzieli go tylko na zdjęciach, widzieli go tylko na filmach, to muszą wiedzieć, że są, że to jest miejsce, do którego warto przyjechać. No właśnie, myślę, że powoli jesteśmy już w komplecie. Dostaję sygnały, że rzeczywiście coraz więcej osób się loguje, coraz więcej osób jest z nami. No właśnie, tak, to już jest 400 osób, to chyba nieźle jak na pierwsze dwie minuty, a wiem, że będzie nas na pewno więcej, bo po prostu wrocławski rynek to takie miejsce, że nie można o nim zapomnieć. No właśnie, a więc witam jeszcze raz, witam na wrocławskim rynku i chciałem na początek powiedzieć jedną wielką rzecz, że jedną ważną rzecz, że teraz, kiedy patrzycie Państwo na mnie i w tle widzicie ten nasz wrocławski rynek, prawda, to nie wpadlibyście na to, że to jeden z największych rynków w Polsce. Ba, jeden z największych rynków w Europie. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że zobaczcie, tutaj w tą stronę, gdzie teraz pokazuję ręką, przed nami znajduje się tak zwany blok śródrynkowy. I ten blok śródrynkowy sprawia, że ta cała wewnętrzna część rynku została zabudowana jeszcze w czasach średniowiecza, a potem rozbudowywana przez inne budowle. I to sprawia, że nie jesteśmy w stanie popatrzeć na wrocławski rynek, tak jak na przykład można to zrobić w Krakowie. Kiedy Państwo jesteście w Krakowie, krakowianie na pewno to potwierdzą, mamy taką sytuację, że patrząc na przestrzał widzimy jak wielki, jak olbrzymi jest ten krakowski rynek. On ma 4 hektary. Słuchajcie, nasz wrocławski rynek ma 3,8 hektara, a więc ta wielkość jest absolutnie porównywalna. Zresztą krakowski rynek był wzorowany na wrocławskim, ale to inna historia, nie o tym chcę teraz mówić. Natomiast rzeczywiście tak było. I ten krakowski rynek, tam czujemy tą jego wielkość. Na środku mamy sukiennicę. Tu popatrzcie, to jest właśnie blok śródrynkowy, który sprawia, że niemożliwe jest spojrzenie na przestrzał przez wrocławski rynek. I to jest powód, dlatego czasami może nam się wydawać, że nie widzimy, jak on jest wielki, jak olbrzymi i jak potężny. A tak jak powiedziałem, jest to jeden z największych rynków w Europie. Ta pierzeja, którą w tej chwili przed chwilką żeśmy przeszli, to jest pierzeja północna wrocławskiego rynku. Te wszystkie budynki, które tutaj Państwo widzicie, to są budynki, fasady, elewacje budynków stojących przy północnej pierzei wrocławskiego rynku. Ta część rynku nazywana jest, zwykle zwana jest stroną Targu Łakoci.
Dlaczego? Dlatego, że historycznie tak to wyglądało, że po tej stronie zwykle właśnie sprzedawano słodycze. Nie tylko oczywiście, ale to rzeczywiście historycznie jest uwarunkowane w ten sposób. Natomiast część, na którą teraz wchodzimy, no to ta najbardziej reprezentacyjna część wrocławskiego rynku, jego pierzeja zachodnia, zwana stroną siedmiu elektorów. Dlaczego? O tym za chwilkę sobie powiem, jak podejdziemy właśnie w miejsce, gdzie będzie widać kamienicę zwaną kamienicą pod siedmioma elektorami i o tym będziemy za chwilkę opowiadać. Natomiast właśnie musimy sobie powiedzieć parę słów wstępu. Wrocławski rynek, tak jak powiedziałem, ma od tej pierzei, to jest pierzeja zachodnia, do pierzei wschodniej, która jest po drugiej stronie, mamy dokładnie 212 metrów. Ta pierzeja północna, którą przed chwilą Państwo żeście widzieli na swoich ekranach, tam jest pierzeja południowa, strona południowa wrocławskiego rynku, 175 metrów. W efekcie 3,8 hektara. Olbrzymi rynek, jeden z większych w Europie, natomiast my przejdźmy sobie teraz właśnie w stronę tej zachodniej pierzei, dlatego, że to rzeczywiście jest ta najbardziej reprezentacyjna i najbardziej znana część wrocławskiego rynku. Wszyscy wiemy, że jak są jakieś ważne wydarzenia transmitowane we Wrocławiu, Sylwester, jakieś koncerty i tak dalej, to zwykle, czy jak była Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, to te główne koncerty, główne wydarzenia zawsze odbywały się tutaj. Ta część wrocławskiego rynku nazywana jest bardzo często Placem Gołębim. I gołębie w odróżnieniu od ludzi rzeczywiście dzisiaj na tym wrocławskim rynku są. Tam nie widać. Nie ma ich może wiele, ale one też tutaj przyleciały i są i nam towarzyszą w tym naszym wirtualnym, choć live spacerze po Wrocławiu. No właśnie, Plac Gołębi, największa, najbardziej reprezentacyjna część Wrocławia, wrocławskiego rynku. Dlaczego? Dlatego, zobaczcie, ona jest w ogóle szersza, proszę Państwa, niż te części, które mamy po południowej i po północnej stronie. To sprawia wrażenie placu. Tutaj odbywały się, i to, co teraz Państwu powiem, to nie jest żart, to nie są jakieś historyczne nieścisłości, to są fakty. Tutaj, proszę Państwa, odbywały się turnieje rycerskie. Tu w 1454 roku król polski Władysław Jagiellończyk i król Czech Jerzy z Podjebradu brali udział w turnieju rycerskim zorganizowanym tu, na tym Placu Gołębi, w tej części wrocławskiego rynku. Wielki, olbrzymi turniej z udziałem rycerzy, mnóstwo ludzi, konie. Niesamowita sprawa, ale to nie tylko miejsce zabawy, bo też działy się tutaj straszne rzeczy. Ta część wrocławskiego rynku zasłynęła między innymi tym, że tutaj na rozkaz króla czeskiego został spalony burmistrz Pragi. Burmistrz Pragi, który był husytą i to był powód, dla którego została podjęta taka decyzja, że rzeczywiście Zygmunt Luksemburski wydał taki nakaz, ustawiono tutaj stos, ten stos zapłonął niestety i on poniósł tutaj swoją śmierć. Działo się tutaj mnóstwo rzeczy, ale to była ta najważniejsza część wrocławskiego rynku. Tutaj, popatrzcie Państwo, widać takie przepiękne kamienice i one rzeczywiście we wspaniały sposób pokazują to piękno tego wrocławskiego rynku. Są bardzo różnorodne. Jedne starsze, barokowe, jedne renesansowe. Mamy nawet modernistyczny zupełnie budynek stojący na skraju tej zachodniej elewacji. Ale to, z czego zasłynęła ta część wrocławskiego rynku, to fakt, że jak przybywali do Wrocławia ważni goście, ci najważniejsi goście, goście tacy jak królowie, wysłannicy papieży i tak dalej, oni zwykle spali tutaj. W tych kamienicach, takie trzy kluczowe kamienice w tej części Wrocławia, no właśnie, popatrzcie, tam przepiękna kamienica z malowidłami na elewacji, to jest kamienica pod siedmioma elektorami. To właśnie od niej ta część wrocławskiego rynku, zachodnia strona wrocławskiego rynku, wywodzi swoją nazwę. Obok mamy kamienicę pod błękitnym słońcem, obok niej kamienicę pod złotym słońcem. To tutaj. Gdybyśmy mieli tak na okrągło to opowiedzieć, to zwykle w tym miejscu nocowali ci wszyscy ważni goście i tutaj mieszczanie wrocławscy oddawali hołd królom, którzy przybywali do tego miasta, którzy byli zwierzchnikami czy korony czeskiej, czy węgierskiej, bo tego typu królowie we Wrocławiu gościli. Kamienica pod siedmioma elektorami, jedna chyba z piękniejszych zachowanych wrocławskich kamienic, choć jest ich tutaj całe mnóstwo i właśnie nie chciałbym, żebyśmy za daleko uciekali, jeżeli możemy. Zanim przejdziemy do elektorów, chciałem tylko jeszcze wspomnieć o tamtej kamienicy. Popatrzcie Państwo, widać przepiękną tam na rogu, taką dużą, to jest chyba największa, nie chyba, na pewno, to jest największa kamienica na wrocławskim rynku, kamienica pod gryfami.
Tam, proszę Państwa, poza tym, że jest piękna, przepięknie zdobiona, ma taki ma szczyt, prawda, z różnymi mitycznymi stworzeniami. W moim przekonaniu, to jest najciekawsze w tej kamienicy. To nie jej przepiękna elewacja, to nie jej przepiękne wnętrza, one są naprawdę przepiękne, ale jej piwnice. Proszę Państwa, właściciele restauracji, tam kiedyś działała restauracja pod Gryfami, Państwo Choroszowscy dokopali się do piwnic, które były tutaj w czasie, gdy tak naprawdę wykładano poziom tego rynku. Bo nie wiem, czy wiecie. Nie, no nie wiecie. Słuchajcie, my stoimy w tej chwili o ponad 3 metry wyżej niż rynek, który wytyczono tutaj na początku XIII wieku. Wtedy wytyczono wrocławski rynek, wtedy został on, nadany mu ten kształt, który mamy, ale oczywiście on znajdował się dużo niżej. Dlaczego? Nie było bruku. Były tutaj odchody końskie, glina, błoto i tak dalej. Towary wyrzucane z różnych straganów, co sprawiało, że ten poziom sukcesywnie się podnosił. I tam, w piwnicach, kamienicy pod Gryfami, można zejść do piwnic, które zostały wykopane w tamtym czasie i popatrzeć w górę i uświadomić sobie, jak strasznie to wszystko się zmieniło w ciągu tych stuleci, jak daleko się przesunęliśmy. To nie jedyne takie miejsce, bo też w obecnym Muzeum Farmacji, tam po drugiej stronie, przy Pierzei Wschodniej, znajduje się uliczka Kurzy Targ, tam się znajduje Muzeum Farmacji. Tak naprawdę lepsza nazwa to chyba Dom Śląskiego Aptekarza, dlatego że w tym budynku funkcjonowała apteka. Proszę Państwa, ona funkcjonowała tam od XIII wieku do lat 1960. To jest nieprawdopodobna historia. W tym samym miejscu ta sama apteka. Dziś jest tam Muzeum Farmacji i tam też w podziemiach można zejść i zobaczyć, jak się patrzy w górę, to wtedy widać, gdzie znajdował się próg prowadzący niegdyś do wejścia do tejże apteki, tak? Bo to była wtedy... No właśnie, ale wracając do zachodniej części, do zachodniej Pierzei Rynku, która jest tą najważniejszą, najbardziej znaną i najbardziej taką reprezentacyjną, kamienica pod siedmioma elektorami. No ona zasłynęła przede wszystkim tym, właśnie, że jest po prostu tak piękna, że to oni nadano nazwę całej tej części Wrocławia. Cesarz Leopold I, między innymi fundator Uniwersytetu Wrocławskiego, został uwieczniony i elektorowie, którzy tego cesarza wybierali, to można zobaczyć tutaj przed nami, obok kamienica pod błękitnym słońcem, pod kamienica pod złotym słońcem. Ona poza tym, że jest piękna, to dodatkowo jeszcze ma tę swoją zaletę niezwykłą, że znajduje się tutaj Muzeum Pana Tadeusza. Pan Tadeusz, nasza epopeja narodowa, najważniejsza książka w historii naszego narodu, znajduje się tutaj. Możecie Państwo, jak przyjedziecie do Wrocławia, jak to się wszystko skończy, jak już nie będzie tego koronawirusa, jak wreszcie będzie normalnie, możecie tutaj przyjść, wejść tam i zobaczyć rękopis pana Tadeusza Adama Mickiewicza, znajdujący się właśnie w tej kamienicy. Wrocław, kiedy był światową stolicą książki UNESCO, to właśnie wtedy zapadła między innymi decyzja o tym, że ta kamienica została tutaj zarestaurowana w tym celu. Popatrzcie Państwo, że mówiłem o tym bloku śródrynkowym, który znajduje się przed nami i ten budynek, który tutaj widać, to jest budynek nowego ratusza. Zresztą tutaj fajnie widać nawet na nim datę 1863. To jest data, kiedy zakończono budowę nowego wrocławskiego ratusza. I to kolejna rzecz, którą muszę podkreślić. Mówię o tym, że ten Wrocław taki niezwykły, że ten rynek taki piękny. Ale popatrzcie Państwo, czy ja koloryzuję. To są fakty po prostu. Mamy nowy ratusz, a zaraz obok stary ratusz. Proszę Państwa, Wrocław to miasto, w którym są dwa ratusze. Stary i nowy. Ten nowy to siedziba władz miejskich. Rynek to najważniejsze miejsce, to centrum miasta. Dlatego od czasów średniowiecza to tutaj znajdowały się wszystkie najważniejsze urzędy. Siedziba władz miejskich to właśnie rynek. W ogóle... Tak się fajnie składa, że jak Państwo popatrzycie na plan Wrocławia, nie wiem, czy kiedyś mu się przyjrzeliście tak uważnie, ale jak popatrzycie na plan Wrocławia, to zobaczycie, że rynek znajduje się niemalże w geometrycznym środku Wrocławia. No lekko jest przesunięte na prawo, no może nie tak idealnie, ale on wciąż jest sercem tego miasta. To jest serce Wrocławia, tak było w XIII wieku, tak było w XIX wieku, tak jest w XXI wieku. Dziś z powodu pandemii koronawirusa, no jest w tej puszce, nie ma tutaj nikogo, ale wierzcie mi, wrocławianie o tym wiedzą, ja nie będę ich zapewniał, ale ci, którzy są spoza Wrocławia, muszą mi uwierzyć, że tu jest tak, proszę Państwa, że czy jesteście tutaj o drugiej po południu, czy jesteście tutaj o drugiej w nocy, tutaj zawsze jest tłum ludzi, tu zawsze wszystko jest pootwierane, tu są czynne puby, restauracje. Wrocław to jest miasto, które nie zasypia. Wrocławski rynek.
to jest miejsce, które nie zasypia. Słuchajcie Państwo, no właśnie, ale wracając do wątku związanego z tymi ratuszami. Mamy nowy ratusz wrocławski, to jest siedziba władz miejskich. Teraz dla oczywiście tych z Państwa, którzy są spoza Wrocławia, informacja. Tutaj zobaczcie, znajduje się taki napis Restauracja Spisz. Nad nią widać okna. To jest miejsce, gdzie urzęduje prezydent Wrocławia, pan Jacek Sutryk. Powyżej widać takie duże, wysokie okna. Tam znajduje się sala sesyjna Rady Miejskiej i tam, proszę Państwa, jak kiedyś będziecie może mieli okazję wejść, zobaczycie przepiękne wnętrza. To są te kluczowe miejsca związane z władzami wrocławskimi. Natomiast my przejdźmy sobie w stronę starego ratusza, który dzisiaj pełni funkcję muzeum. On przez stulecia był najważniejszą budowlą w tym mieście. Przez stulecia było tak, że ratusz był siedzibą władz miejskich. Dziś jest to muzeum historii Wrocławia, tak byśmy mogli powiedzieć. Przejdźmy sobie w tą stronę, dlatego że poza tym, że mamy tutaj przepiękny gotycki ratusz, o którym będę chciał jeszcze za chwilkę powiedzieć parę słów, to chciałem Państwu pokazać herb Wrocławia. Ten herb został tutaj w formie takiej mozaiki, wyłożony w 1997 roku. Wtedy odbyła się taka wielki remont Wrocławia, wrocławskiego rynku. Położono bruk i od tego czasu, proszę Państwa, przed nami widnieje herb Wrocławia. Ja mówiłem, że Wrocław to jest miasto niezwykłe. Ja mówiłem, że to jest miasto o niezwykłej historii, należące do wielu narodów, do Polaków, do Niemców, do Czechów. Była tutaj Austria, więc to naprawdę się zmieniało jak w kalejdoskopie. I herb Wrocławia kapitalnie to pokazuje. Jeżeli Państwo będziecie gdzieś za 2 tygodnie, za 3, za miesiąc we wrocławskim rynku, zerknijcie na ten herb. Popatrzcie, jak on jest niezwykły. To jest herb pięciopolowy. Nadany miastu przez cesarza Karola V. To był taki cesarz, który zasłynął tym, że w jego kraju nigdy nie zachodziło słońce, prawda? Bo był władcą Hiszpanii, a Hiszpania miała swoje kolonie. On nadał miastu ten herb. To jest herb pięciopolowy, składający się z pięciu pól. Tak jak Państwo to widzicie, prawda? Zobaczcie, tam widać lwa w złotej koronie na czerwonym tle z podwójnym ogonem. To jest oczywiście herb. Wszyscy z Państwa świetnie go poznają, to jest herb Czech. Kiedy grają czescy hokeiści, zawsze właśnie takiego lwa mają na swoich koszulkach, łatwo jest go potem rozpoznać. Tutaj zobaczcie Państwo, mamy czarnego orła na złotym tle z białą przepaską i z takim białym krzyżem. Wielu turystów, kiedy przybywa do Wrocławia, mówią: a, niemiecki orzeł. Nie, proszę Państwa, to jest orzeł Piastów Śląskich. To jest orzeł Piastów Śląskich, widoczny zresztą w herbie województwa dolnośląskiego. Mamy literę W na złotym tle czarną, wywodzącą się od legendarnego założyciela miasta Wrocławia, księcia Wrocławia, księcia Wratysława. Mamy głowę świętego Jana Ewangelisty, tutaj, patrona Rady Miejskiej. No i w centralnym miejscu absolutnie najważniejsza osoba w tym mieście. Święty Jan Chrzciciel. On, można powiedzieć, jest patronem wszystkiego, tak? Jest patronem katedry wrocławskiej, jest patronem biskupstwa wrocławskiego, jest patronem miasta Wrocławia. No i oczywiście jego głowa znajduje się w centralnym piątym polu, herbu miasta Wrocławia. Zapraszam Państwa, przejdźmy w tą stronę. Mówiliśmy sobie o tym, że rynek to miejsce najważniejsze, serce miasta, tutaj mieściły się urzędy miejskie, władze miejskie, tutaj odbywały się interesy, tutaj działo się wszystko, co było ważne. Tutaj też w związku z tym wydawano wyroki skazujące za różnego rodzaju przestępstwa. I ten niepozorny kwadrat, koło którego wrocławianie zwykle przechodzą i nie zwracają na niego większej uwagi, to, proszę Państwa, miejsce, gdzie kiedyś mieściła się klatka wariatów. Klatka wariatów, w ogóle było tak, że w średniowieczu wykonywano... Były trzy rodzaje kar tak naprawdę. Była kara śmierci, jeżeli ktoś popełniał poważne przestępstwa. Była kara chłosty, wykonywana zwykle przy pręgierzu. I była właśnie klatka wariatów. To zależało od miasta. Znaczy w ogóle posiadanie pręgierza przez miasto dowodziło, że jest to wielkie, poważne miasto, które ma swoją całą jurysdykcję, może takie wyroki wydawać i tak dalej. No i klatka wariatów, słuchajcie, klatka wariatów, która dziś byśmy powiedzieli, to było miejsce, taki rodzaj kary, więc za wykroczenia, o, tak byśmy dzisiaj to nazwali, prawda? Drobne wykroczenia były zwykle karane klatką wariatów i właśnie tutaj trafiały osoby, które, a to się jakieś przekupki gdzieś tam pokłóciły. Bardzo znana jest, ja nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, ale bardzo znana jest taka historia, która mówi o tym, że w XVI wieku do tej klatki wariatów trafiła kobieta, która przez wrocławski rynek przeszła w spodniach. Podobno przeszła w spodniach i za to została ukrana właśnie w ten sposób, że trafiła do klatki wariatów, więc tutaj też były wykonywane te kary. Ale popatrzcie Państwo, że tuż obok
stoi pomnik hrabiego Aleksandra Fredry, autorstwa Merconiego, taki naprawdę bardzo znany rzeźbiarz działający pod koniec XIX wieku. I hrabia Fredry trafił tutaj z Lwowa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, część z Państwa zapewne wie. Natomiast rzeczywiście on został przeniesiony tutaj dokładnie tak jak kiedyś stał w Lwowie, tak dzisiaj jest ozdobą wrocławskiego rynku. Dlatego, że rynek to miejsce reprezentacyjne. Tutaj przebywali królowie, tutaj przebywali goście, więc musiało być tak, że miasto starało się pokazać, do jakiego kraju, do jakiej korony należy. Więc stali tutaj kiedyś i Fryderyk Wielki, stał tutaj Fryderyk Wilhelm III na wrocławskim ratuszu, kiedy znajdował się herb Luksemburgów. Dziś jest tak, że w miejscu, gdzie kiedyś stał, niemiecki cesarz, dziś stoi polski komediopisarz. A my tak sobie zupełnie niechcąco i szybciutko udało nam się przejść na południową stronę, wrocławskiego rynku. Jesteśmy przy Pierzei Południowej, którą tutaj widać. Ona, ta południowa część wrocławskiego rynku zwykle nazywana jest stroną pod Złotym Dzbanem. Strona pod Złotym Dzbanem. Dlaczego? Za sekundkę o tym powiemy. Dokładnie jak się ustawimy na wysokości właśnie kamienicy pod Złotym Dzbanem. Ale zanim o kamienicach, to popatrzcie Państwo, przyjrzyjcie się po prostu przepięknej, nieprawdopodobnej, wspaniałej elewacji południowej wrocławskiego ratusza. Znaczy, mam tę satysfakcję, że kiedy oprowadzam grupy po Wrocławiu i stajemy przed tą elewacją, to zwykle jest tak, że wszyscy mówią och, ach i po prostu tutaj się rozpoczynają zachwyty, bo rzeczywiście jest na czym, rzeczywiście jest ona przepiękna. I kiedy dokładnie się Państwo jej przypatrzycie, to zobaczycie, że patrząc na tą wrocławską, na elewację południową wrocławskiego ratusza, to jest najstarsza część wrocławskiego ratusza, bo o tym też chyba warto pamiętać, że wrocławski ratusz był budowany naprawdę bardzo długo. Tak naprawdę budowa rozpoczęła się dokładnie w 1299 roku, a to, co Państwo widzicie, to jest początek XVI wieku. To jest początek XVI wieku, czyli to są trzy stulecia. No oczywiście nie cały czas budowana, były przerwy, był rozbudowywany, powiększany, ale formalnie tak długo trwała budowa wrocławskiego ratusza. I teraz, kiedy Państwo się spojrzycie na tą elewację, to zobaczycie, że mamy tutaj po trochę taki obraz ludzi, którzy żyli w takim średniowiecznym mieście. Ludzi, którzy żyli we Wrocławiu w XV czy XVI wieku, bo popatrzcie, że te rzeźby przedstawiają, tam mamy zakonnicę, mamy kupca, mamy mnicha, mamy żołnierza, strażnika miejskiego i tak dalej, czyli ludzi, którzy żyli w takim średniowiecznym Wrocławiu. Kiedy przyjrzymy, popatrzymy do góry, pod dachem, zobaczcie Państwo, jest przepiękny fryz figuralny. I ten fryz figuralny, on też nawiązuje do życia w takim średniowiecznym mieście. Możemy zobaczyć sceny, gdzie ktoś, nie wiem, tam dwoje rycerzy ze sobą walczy, prawda, na koniach. Zobaczcie, tam jest taka bardzo śmieszna scena, fajna, jak ktoś jedzie na targ, kobieta usiadła na wózku, mężczyzna pcha ten wózek i zobaczcie, ona trzyma w ręku bukłak wina, tak to wygląda, i się nim raczy, a mężczyzna tutaj ciężko pracuje i pchają na tenże targ, tak możemy zakładać. Ale to nie wszystko. Ona jest piękna, ale tak naprawdę to, co jest najważniejsze tutaj, w moim skromnym zdaniem, poza tą piękną elewacją, to miejsce nazywane Piwnicą Świdnicką. Wierzcie mi Państwo, to, co teraz powiem, to nie jest public relations, to nie jest marketing, to jest prawda. Stoicie Państwo w tej chwili przed jedną z najstarszych czynnych restauracji w Europie. Najstarsza pisemna wzmianka, mówiąca o tym, że Piwnica Świdnicka działała i że sprzedawano tutaj piwo i jedzenie, pochodzi z roku 1303. 1303. Proszę Państwa, jest 2020. W tym czasie to miejsce było i przez cały czas jest. I przez cały czas jest restauracją, karczmą, gospodą, jak zwał, tak zwał. Ale prowadzimy tu sprzedaż jedzenia i sprzedaje się tutaj piwo. Proszę Państwa, to jest 700 lat historii. 700 lat historii jednego miejsca, jednej restauracji w tym samym miejscu. Jadali tutaj, musicie tutaj koniecznie przyjść, jak już będzie taka możliwość, jak to wszystko się skończy, jak już będziemy wychodzić z domu, bo na razie w domu zostajemy. Jadał tutaj Chopin, jadał tutaj Goethe, prezydent Stanów Zjednoczonych Quincy John Adams też tutaj jadał. Tam jest taka cała lista, można zobaczyć wybitne osoby, które tutaj jadały. Tam koniecznie trzeba wejść, bo poza tą listą. To jest po prostu przepiękne miejsce, przepiękna piwnica, jedna z najstarszych czynnych restauracji w Europie. No właśnie, no i mamy kamienicę.
mamy kamienicę pod Złotym Dzbanem. I zobaczcie Państwo, że tutaj było tak, że na początku XVI wieku zapadła decyzja o tym, aby właśnie tutaj, po drugiej stronie, naprzeciwko wejścia do piwnicy Świdnickiej, wybudować browar. Dlaczego? No dlatego, że dostarczano po prostu tutaj piwo, ten handel się kręcił, Wrocław był wielkim miastem, potężnym, więc rzeczywiście ta piwnica świetnie funkcjonowała. I co się wtedy stało? Postanowiono wybudować takie tajemne przejście. To jest jedyne miejsce, tak wtedy mówiono, we Wrocławiu, gdzie w jednym czasie, w jednym momencie mogą na sobie stanąć dwa wozy. Wiecie Państwo, jak to jest możliwe? Jest to możliwe tak, że kiedy tutaj stałby teraz, ustawilibyśmy taki wielki wóz z końmi i tak dalej, to wyobraźcie sobie, że pod spodem jest tunel. Działał. On się zachował. To jest prawda, to nie są żarty. On się zachował, był tunel, w którym można było dostać się do piwnicy Świdnickiej właśnie z tej drugiej strony. I jednocześnie w tym samym miejscu mogły się nad sobą znajdować dwa wozy. On dziś nie działa, ten tunel, ale on się zachował i myślę, że może kiedyś doczekamy się czasów, że on zostanie z powrotem z tą piwnicą świdnicką połączony. Proszę Państwa, jesteśmy, tak jak mówiłem, na stronie południowej wrocławskiego rynku, przy Pierzei Południowej, zwanej tą Pierzeją pod Złotym Dzbanem. Teraz przejdziemy w stronę części wschodniej, ale no nie mógłbym sobie tego podarować. Muszę jeszcze na chwilkę cofnąć się do piwnicy Świdnickiej. Jeszcze na tą chwilkę zapraszam Państwa, bo to jest chyba śmieszna scena i myślę, że ona sprawi, że będzie Wam się chciało przyjechać do Wrocławia albo wyjść z domu, jak tylko będzie już po tej pandemii i stanąć przed tym miejscem, bo popatrzcie. Nad wejściem do piwnicy Świdnickiej mamy dwie postacie. Pierwsza z nich to mężczyzna. Patrzymy na niego. Zobaczcie, naprawdę człowiek zadowolony, szczęśliwy, zadowolony z życia, uśmiechnięty, wraca do domu. Jest tak szczęśliwy, że niesie ze sobą jeszcze tak naprawdę dwa pełne kufle piwa i w tym radosnym nastroju wraca do tego domu. I popatrzcie, kto stoi po drugiej stronie. Po drugiej stronie stoi małżonka, która nie wygląda na zadowoloną. Co więcej, mam wrażenie, że jest chyba nawet bardzo niezadowolona i wścieka, po prostu zdjęła buta i zdaje się, że tym butem zaraz go, czyli tego swojego małżonka, przywita. Zresztą na tych postumentach, na których ustawione są te rzeźby, mamy też takie dwie fajne sceny związane ze zwierzętami. Zobaczcie, że tam, gdzie stoi ten mężczyzna, czyli ten wracający właśnie z piwnicy świdnickiej gość, mamy scenę, na której widać dwie małpki pijące. Dlaczego? Dlatego, że mówiło się kiedyś, że jak ktoś jest pijany, to ma po prostu małpi rozum. I stąd mamy małpy. Ale zobaczcie na postument, na którym stoi ta kobieta, no bo on jest troszeczkę taki bardziej ostry, tak bym to nazwał, kolokwialnie. I zobaczcie, mamy dwa gryzące się psy. Ona jest tak wściekła, jak takie właśnie dwa gryzące się psy. Dobrze, piwnica Świdnicka, jedna z najstarszych restauracji w Europie. My przejdźmy jeszcze chociaż na chwilkę chciałbym, żebyśmy podeszli do Pierzei Wschodniej i zerknęli na wrocławski ratusz i z tamtej strony, bo to jest chyba ta właśnie najbardziej znana, najpiękniejsza część wrocławskiego ratusza. Jedni mówią, że ta elewacja południowa, inni, że wschodnia. Ja uważam, że obie są piękne. Zaraz zerkniemy na nie z tamtej strony. I tutaj też stoi pręgierz, o którym żeśmy sobie już zdążyli parę słów powiedzieć. Popatrzcie Państwo, jak niesamowita jest ta wschodnia część wrocławskiego rynku. Tak, już na wejście od razu przed nami, zobaczcie, wita nas pręgierz. On jest tutaj przypadkowo. To nie jest tak, że ktoś go tutaj wybudował, dlatego że fajnie się komponował. Nie, to było tak, że pręgierz jest ściśle związany z tym, co działo się w tej części wrocławskiego ratusza. Kiedy mu się dokładnie przyjrzycie, zobaczycie, że tutaj w dolnej części wschodniej elewacji mamy okna, które są zakratowane. Tak najogólniej możemy powiedzieć, że w tej części wrocławskiego ratusza w czasach średniowiecza odbywały się sądy, wydawano wyroki i potem tymi metalowymi drzwiami wyprowadzano skazańca, osobę osądzoną, i jeżeli była skazana na karę chłosty i przywiązanie do pręgierza, to zobaczcie, jak krótki odcinek miała do pokonania. Wystarczyło przejść te parę metrów i znajdowała się ta osoba tuż koło pręgierza i można było tą karę wykonać. Pręgierz nie jest oryginalny. To jest ważne. On został odbudowany, dlatego że w czasie II wojny światowej oryginalny pręgierz postawiony tutaj w 1492 roku został zburzony. Data 1492 wszystkim nam się oczywiście kojarzy z Krzysztofem Kolumbem, odkryciem Ameryki. To
jest zbieg okoliczności. Nie ma związku między wrocławskim pręgierzem a datą odkrycia Ameryki, natomiast związek jest taki, że wtedy rzeczywiście ten pręgierz wybudowano, a to jest jego jedna kopia, więc mamy dokładny obraz tego, jak on wyglądał. Tutaj wykonywano wyroki dość długo, powiem Państwu, że jeszcze w XVIII wieku zdarzało się, że były takie wyroki wykonywane. I chodzi taka, jest taka legenda, mówi się o tym, że najbardziej znana osoba, kiedykolwiek przywiązana do wrocławskiego pręgierza, proszę Państwa, to Witz Tworz. Witz Tworz, tak, nie wiem czy wiecie, że ten wielki, wybitny artysta, twórca ołtarza mariackiego w Krakowie, on bardzo długo mieszkał w Krakowie, w ogóle pochodził z Norymbergi, ale mieszkał długo we Wrocławiu, więc to mogłoby być prawda. Natomiast nie jesteśmy do końca pewni. Ta legenda mówi o tym, że Witz Tworz podrobił weksel i to był powód, dla którego został przywiązany do wrocławskiego pręgierza. Natomiast druga wersja mówi o tym, że rzeczywiście był przywiązany do pręgierza, ale nie we Wrocławiu, tylko w Norymberdze. Ale rzeczywiście był mieszkańcem tego miasta, mieszkał we Wrocławiu i jest tą jedną z tych bardzo, bardzo znanych osób. Proszę Państwa, w ogóle ta wschodnia część wrocławskiego rynku też zasłynęła, słynie przepięknymi budowlami. My mijamy dawny dom towarowy braci Barasz, wybudowany w 1904 roku, na początku XX wieku, dziś znany właśnie jako Feniks. Tam u góry, kiedyś na tej zielonej, zaśniedziałej wieżyczce, znajdował się globus o wysokości 6,5 metra. Uderzył w niego piorun, dlatego dzisiaj go nie ma, ale proszę sobie wyobrazić, jak ten podświetlany globus musiał wyglądać. To było po prostu coś niesamowitego. Mówimy o latach początku XX wieku. Ale popatrzcie, żeby daleko nie szukać, wystarczy spojrzeć na tą kamienicę, tam gdzie mamy, no ewidentnie napisane, że jest tam jakiś bank, ja nie będę go tutaj reklamował, widać, prawda, jaki to bank. I popatrzcie Państwo, że każdy z Was na pewno słyszał i wie, że z czym się kojarzy Berlin. No po prostu ci, którzy byli, jeżeli byli w Berlinie, na pewno odwiedzili Bramę Brandenburską, bo nie musi być w Berlinie i nie zobaczyć Bramy Brandenburskiej. Jeżeli nawet ktoś nie był w tym Berlinie, to z całą pewnością o Bramie Brandenburskiej słyszał. Kto jest autorem, kto zaprojektował Bramę Brandenburską w Berlinie? Wybitny niemiecki architekt, nazywał się Karl Gotthard Langhans. Dlaczego o to pytam? No jasne, bo tę elewację zaprojektował jeden z najwybitniejszych niemieckich architektów klasycyzmu, nazywał się Karl Gotthard Langhans. Proszę Państwa, niespodzianek, jakie niesie za sobą wrocławski rynek, są po prostu setki. My daliśmy sobie dzisiaj taką pigułkę, taki wstęp. Chciałem, żeby Państwo przespacerowali się tak jak my, jak już będzie po tym wszystkim i wrócili na ten wrocławski rynek. Wszyscy czekamy, żeby wreszcie siąść i zobaczyć, jak on żyje, jak żyje serce tego miasta, jak jest tak, że chodzą tutaj tysiące ludzi, tłumy i wszyscy się do siebie uśmiechają, są zadowoleni, szczęśliwi. Ja jestem przekonany, że to niedługo wróci. Natomiast na dziś to koniec tej historii. A popatrzcie tam, zobaczcie w tą stronę, tam jest przepiękne przejście żelaźnicze, przejście garncarskie, sukiennice. My nie zdążyliśmy tam wejść, na teren bloku śródrynkowego. I bardzo tego żałuję, ale może to jest powód ku temu, żebyście Państwo przyjechali do Wrocławia najszybciej, jak to tylko będzie możliwe, i weszli tam i zobaczyli, jak niesamowite historie i jak niesamowite ciekawostki schowane są właśnie w tym miejscu. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jestem tutaj z Wami, ale proszę, zostańmy w domu. Ja wiem, że jest tutaj pięknie, że chciałbym się spacerować po tym wrocławskim rynku, ale zostańcie w domu, dopóki to wszystko się nie skończy. Ja dziękuję. O 18.30 pan prezydent Wrocławia Jacek Sutryk będzie Państwa zachęcał do tego samego, żebyście na razie wciąż jeszcze z tego domu nie wychodzili. Jak tylko to będzie możliwe, do zobaczenia. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Biuro Promocji Miasta Wrocławia wpadło na ten, moim skromnym zdaniem, świetny pomysł, żeby pokazywać wrocławianom i mieszkańcom Polski Wrocław teraz, kiedy nie możecie się z domu ruszyć. Takich spacerów będzie co najmniej 10. Ten dzisiejszy jest pierwszy, jutro kolejny, pojutrze kolejny i w weekendy będziemy dla Państwa, najlepsi wrocławscy przewodnicy, będą opowiadali, pokazywali to niezwykłe miasto, bo Wrocław to jest niezwykłe miasto. To nie jest kolokwializm. Tak jest, to jest miasto z niesamowitą historią i zapraszam na te spacery, ale na razie są to spacery wirtualne, zostajecie Państwo w domu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na wrocławskim rynku.
teraz. Okay. Done it.